Witam Was kolejnego dnia. Już właśnie montuję filmy dla Was. I dzisiaj jedziemy do miejscowości Stone. I ruszyliśmy do miejscowości Stone. Około 60 km od Orebicz. Godzina jazdy samochodem, także spokojnej jazdy. Tutaj niestety nie pospieszymy, bo to są dość ciasne zakręty. O, kolarze, rowerzyści. Byliśmy rok temu, ale nie zdążyliśmy wszystkiego zwiedzić. Za duże słońce było i po prostu wykończyła nas aura. Także jedziemy dzisiaj dokończyć zwiedzanie. A jest co zwiedzać: stare miasto, mury obronne jeszcze z czasów Republiki Dubrownickiej. Miasto się obmurowało, bo tak jak mówiłem wcześniej, eksportowało sól. Było takim bardzo strategicznym punktem z uwagi na to, że leży nad przysmykiem, który łączy Półwysep Eliasacz ze stałym lądem, i tutaj Turcy tam chcieli zagarnąć to miasto, więc oni się tam obwarowali. Później powstała miejscowość Mały Stone, też obwarowali to. Mury kiedyś to były potężne, no teraz zostało tych murów około kilometra długości, z tego względu, że sukcesywnie były te mury w przeszłości rozbierane i sprzedawane po prostu jako budulec. No ale kilometr został poprowadzone po takim terenie, że naprawdę ten, kto ma mocne nogi i silne łydki, to może zwiedzić. Także jedziemy. Przyjeżdżamy już do miejscowości Stone. Mury już widać. I tutaj przy takim zakręcie w prawo zaraz odbijajcie i macie taki fajnie duży parking. Jest tutaj parkometr. Także śmiało możecie tutaj auto zostawić, zaparkować i iść sobie zwiedzić. Kupię bilet, powiem Wam, jaki to jest koszt. Jesteśmy teraz na parkingu. Zasłonimy sobie przednią szybę tym ekranem, który macie do zasłaniania przedniej szyby w razie, żeby nie skrobać samochody. Także zabierzcie sobie taką folię. Genialna sprawa, auto wtedy w środku nie jest tak nagrzane i deska rozdzielcza też nie zostaje wtedy popalić. Tu macie taki nowy kanał. Prezentuje się twierdza w mieście Stone. Także na tych murach nie ma metra, żeby było płasko. Non-stop schody. Aż tam na górę. Na górze też jest jakaś, widać, wieża. Wieża z flagą. Przełączę się na telefon. Zrobię Wam zbliżenie, bo może na kamerze nie będzie tak bardzo widać. Dobra, idziemy kupić bilet i pójdziemy do miasta. No, tu Wam nagram telefonem Wam, jak prezentują się te mury.
wyzwanie, żeby dostać się tam do góry na tą wieżę, gdzie ta flaga jest. Mega. Ale podejrzewam, że zdjęcia jakie zrobi lub film jaki nagra, to nie będzie miał takich nikt. Pięknie. Tutaj taki obrazek w tym kanale, czyli woda czysta, mały krabik. Bilet zakupiony w tym parkometrze, tak wygląda. Bilet na 2 godziny. Wybór języków wszystkie oprócz polskiego, także każdy znajdzie jakiś tam podobny dla siebie. Płatne kartą, można też gotówką, tylko że nie wydaje reszty, także lepiej jest kartą płacić. Można wsunąć kartę, można płacić zbliżeniowo. Instrukcja bardzo prosta, zielony haczyk OK zaznaczacie, wciskacie, on wam podaje godziny, czy chcecie na 2, czy na 4, czy na 6, czy na cały dzień. Zatwierdzacie czas, jaki chcecie wynająć, kupić bilet i wtedy prosi was o wsunięcie karty, odbieracie kwit i wkładacie go za przednią szybę samochodu. Także nie jest tam jak coś skomplikowanego. Mówię, ten parkometr jest zaraz przy parkingu, stoją samochody, także to tyle, idziemy zwiedzać miasto. Co kawałek jakieś ciekawe rzeczy, które bym chciał wam pokazać. Wiem, niektóre rzeczy będę musiał po prostu pousuwać, bo ten film będzie miał wtedy 1,5 godziny. Kto to wytrzyma przy monitorze, ale tutaj dla miłośników podróżowania, kamperowania, proszę, tutaj z wojskowego samochodu jest zrobiony kamper. Nie wiem, czy on w Iraku służył, czy coś, ale jest przerobiony na kamper. Także jak widzicie, popularny sport u nas przerabiają na z busów, z chłodni, a tutaj macie z wozu bojowego. Tutaj też możecie kupić
różnego rodzaju asortymenty, pamiątki. Dobry dzień. No i nie ma naszego Lewandowskiego. Albo zmienił miejsce, albo po prostu w tym roku nie zebrał zbiorów, także nie kupimy arbuza. Pójdziemy teraz na Stare Miasto. Thank you.
Słońce jest dzisiaj niemiłosierne. Przycupnęliśmy na chwilę, napijemy się zimnej coli. Kafe Bar Viva w mieście Stone. Także chwilę odpoczniemy i idziemy spacerować dalej. No, schłodziliśmy się trochę. Także trzy małe kole. 45 kun. Co nas zaskoczyło, no ta restauracja nie przyjmuje kart. Także trzeba było gotówką zapłacić. A teraz jeszcze kupimy jakieś magnesy. Tradycyjnie na lodówkę. Magnesy tutaj widzicie, 20 kun. Także idziemy już do samochodu. Miasto zwiedzone. Fajne, mi się podoba. Mnóstwo starych budowli, budynków. No tutaj to wejście na te mury, no to jest płatne, nie? Także ja nie dałbym tutaj złotówki, żeby po prostu tak się męczyć pod takie góry i przy takiej ilości stopni. Ale jeżeli ktoś chce i lubi takie spacery i taki wysiłek, to szczerze polecam. Także kończymy naszą wycieczkę w mieście Stone.
jedziemy do apartamentu. Dziękuję, żeście oglądali. Jeżeli będziecie w pobliżu, zapraszam, zachęcam. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Tu nagram wam jeszcze krótką instrukcję, gdybyście chcieli kupić bilet parkingowy. Zaczynacie od klawisza z haczykiem. Podaję wam godzinę i że najniższy termin, okres zostawienia samochodu to jest 2 godziny. Możecie sobie tutaj zwiększyć, czy chcecie więcej. Wtedy wkładacie kartę do slotu bądź zbliżeniowo. Pobiera opłatę. Tutaj tędy pod spodem bilecik się wysuwa. Wkładacie to za szybę samochodu. Tutaj macie w jakich językach, także myślę, że każdy znajdzie tutaj coś podobnego, że zrozumie. I wkładacie to za szybę samochodu i możecie iść zwiedzać miasto stąd.